A ja pokazałem tak, nie? Zrobią to w klatkę. Dobra, to geolokalizacja w Warszawie nie oglądają. Tak, nie. A, ty i tak latasz do Poznania głównie. To, tak? Tak jest. Duża teraz jest diaspora ukraińska, w Polsce przyjechało dużo osób do pracy, ale jest też ruch w drugą stronę. Tomasz Kędziora otwiera ten tunel. No i my też tutaj troszkę popracować przyjechaliśmy na Ukrainę. A tak na dobrą sprawę wielu osobom się wydaje, że wyjazd na Ukrainę, na mama, to raczej taki, powiedziałbym, regres. Niekoniecznie jakiś wielki awans sportowy. A okazuje się, że baza Dynama jest znakomita i pod wrażeniem jej byli nawet przedstawiciele Liverpoolu. Siedem boisk, baseny, odnowa, hotel, biura. Nie, no wszystko to jest tutaj wszystko. Na dużym wypasie, to wszystko jest pod miastem, teren zalesiony, naprawdę robi to ogromne wrażenie. I nas nawet wpuścili tutaj do sali odpraw. Tutaj Kędziora. I tutaj 11 zawsze. Kadak, na którego wszyscy narzekają. Mówią, że nic nie mówi po ukraińsku. W tym basenie moczył stopy Andrzej Szewczenko i Sergiej Rebrow. Słuchajcie, może ta strefa odnowy wygląda trochę, powiedziałbym, socjalistycznie i trochę przestarzale. Postsowiet. Ale jest absolutnie imponująca, jeśli chodzi o rozmiary, i powstała w latach 90. w czasach tego Dynama, które pamiętamy z Champions League. I to jest niesamowite, że oni mają taki basenik do odnowki 50 metrów. Już od lat 90. nie? A my się pluskamy w tych. Wszystko na wniosek Łobanowskiego było budowane, tak. Że on tutaj miał taką wizję, żeby zrobić porządną bazę, bo tutaj tak się nazywa ten ośrodek baza. Ja to już słyszałem, no. Już chłopakiem puszczałem tu. Dobrze by wyszli tutaj, nie? A co mama polonistka, on tam zapisała na kartę. Ja robię cienkę od 15 do 16, naładuję baterię, zapierdalam tak jak kantę. Pytanie jest takie, czy puszka naprawdę zapierdala jak kantę, nie? No co, w 60 siły nie ma. No tak. Zmiany jest w 60 minucie. Dobra, tam mój balkon jest na samym górze, 6 piętro. Ale właśnie, bo to jest, powiedz mi, co tu macie, no? No, każdy ma swój pokój, bo to nie jest tak jak na zachodzie, że jest szatnia piłkarska, taka typowo, tylko po prostu każdy ma swój pokój. Znaczy to nie jest tak jak u nas, że każdy ma swoje mieszkanie albo dom, tylko każdy ma swój pokój, tak? No do tego masz jeszcze mieszkanie, to nie jest tak, że mieszkamy na bazie, ale jakbyś chciał i się pokłócił z żoną czy z kobietą, możesz sobie tutaj mieszkać, nie ma problemu. Tutaj masz wszystko, przyjeżdżasz tutaj i nie musisz się stąd ruszać. Tam jest sztuczna jedna. Jedna sztuczna jest z drugiej strony, tam widać trochę hangar. Także jakby ktoś chciał kiedyś coś o infrastrukturze, to jesteśmy warunkach daleko treningowych, za Ukraińcami. Jak nam się wydawało, że jest dobrze, to jeszcze są rezerwy. Są rezerwy. Jak mawia klasyk. Widzicie te szkło tam? Jest tam normalnie szklarnia. Jak szklarnia? No rośliny są i że tam możesz sobie wyjść pooddychać, bo jest dobre powietrze. Ojoj. I jest normalnie grota solna. Grota solna też jest na czwartym. Jakaś miejscowa grażynka. Pani grażynka przychodzi, przynosi po herbacie. Czy ktośkolwiek z tego korzysta? Nie, no ja myślę, że nie. Teraz to już tak, wiesz. To jest taki, wiesz. Znaczy, ale wtedy jak powstało, to... Może było to wtedy takim hitem, nie? Właśnie czuć takiego, wiesz, ducha lat 90, ale gdzieś właśnie wszystko jest na tak, wystarczającym. Także jeśli marzyłeś o Premier League, to przestań, człowieku, bo tu masz lepiej, no. Nie, to też jest Premier League. Panowie. Premier Licha. Premier Licha. To pytanie musi paść prędzej czy później, więc padnie od razu. Kto jest najlepszym prawym obrońcą w Polsce? Łukasz Piszczek. A z tych, którzy jeszcze mogą być powoływani do reprezentacji? No to wiadomo, że no, ja myślę, że ja jestem najlepszym prawym obrońcą, tak? Okej. Okay. A czym jesteś lepszy od Beresia? No teraz będziemy o tym rozmawiać? No skoro już powiedziałeś. Nie, no nie chcę oceniać siebie i Bartka, bo to jest mój dobry kolega, naprawdę, mamy super kontakt. Może grać na lewej, nie? Często dyskutowaliśmy o tej klasyfikacji prawych obrońców. W tym momencie, ale ogólnie no, nie ma takiego super prawego obrońcy, tak żeby powiedzieć... Przekroju tego sezonu Cancelo Kędziora, tak? No tak mniej więcej. Nie, no proszę was, no ja znam swoje miejsce w szeregu. Ja gram w dobrym, solidnym klubie europejskim, no ale jeszcze do czołówki mi dużo brakuje. Parę takich jeszcze nieprzyjemnych rzeczy, oprócz tam, nie wiem, szczypania i drapania. Korzystasz z tego? Nie. Raczej nie. Nie jest to takie, że... Nie. A żeby coś tam werbalnie? Coś powiedzieć? No bo wiesz, to no jest... No zdarzały mi się takie mecze, zdarzały, no... W polskiej lidze. A w polskiej lidze, tak? No. Ale... Miałem tam kilku takich swoich ulubieńców. To były super mecze, takie adrenalina taka była wysoka. Ja grałem na przykład w Kuperzce później. Jak był Małecki z Wisły, no to też było ciekawie zawsze. No ja ich... Wiesz, szanuję ich bardzo, no. A Sławek wracał do tego na kadrze na przykład? Nie, nie było tematu. I also remember that moment when you...
noticed that Poland will face in the qualifiers with Slovenia. And you wrote on Instagram. You proved that you speak Polish very well. Ja pierdolę. Ja pierdolę, no. How did this happen? You know, we watched the draw in the same room, so it was very funny. But I promised him we will beat them at least one time. Sorry, guys. Are you able to recognize some Polish players? Yeah, this is Krzysztof Piątek. Yeah. Did I say it right? You know how is the celebration of the goal of Piątek? Like that? Almost. Like, it's a very good celebration. You got your own celebration? I like, no, I don't have. I always do you something have to work different. On it. Yeah, I don't score so many as Piątek. Szczęsny. Szczęsny? Yeah, of course. Who is better, Oblak or Szczęsny? I have to say Oblak, you know. It might be your opponent. Where is he playing? No way, he thinks he's the best right player. Beresiński. Werba wiedział, kogo chodzi. Ah, Bednarek. Ah, you won. Jan Dijk. Jan Dijk. I use his... this Vizia TV, yeah? Vizia TV? Really? Dziękuję, Bednarek. So you watch TV thanks to Jan Bednarek, okay? Yeah. Oh, who is this? Leva. Slovenian people are, when I discussing about the, okay, we gonna play against Poland, they have Lewandowski and nothing more, or they are discussing in a... Now probably about Piątek. Yes? And Kedziora. The former number nine of your club. Ah, Tudor. The hero of this hall. Yeah. I heard. You probably understand every word he said. Yeah. I mean, I understood those three, four words he was saying all the time. Dzisiaj trener do mnie podszedł, nie? I k***a, on chce, żebym ja z przodu zagrał, nie? Nie, pierdol. Szybki jestem, to będą rzucać do przodu na mnie. Nie, pierdol. Kurwa, no cześć, ale jak? No nie pierdol, ty, no hit, kurwa. Werbić ma kartki, pauzuje. Ja pierdolę, ale kurwa. Co ja mam ci powiedzieć? No kurwa, no najgorzej, no. Tomasz Kędziora jest wielką gwiazdą w Kijowie, zobaczcie. Ty, Candy. Podobny, jakiś podobny. Jakiś podobny. Ale powiedz mi, dlaczego nie macie takiej dobrej dziewiątki teraz? Dlaczego nie macie żadnego typa? Nie macie żadnego typa? No widzicie, Teo mnie tak przygotował, że w tym meczu można powiedzieć, strzeliłem bramkę, asystowałem przy kolejnej, wygraliśmy to spotkanie. Wiadomo, że to była rozmowa między przyjaciółmi, tak? No. Właśnie, bo jak to w ogóle było? Bo to też nie jest tak do końca jasne. To był program na żywo, to był jakiś materiał? Nie, to był materiał, który nagrywaliśmy, tak? Aha. I... Jakiś youtuber ukraiński. No, można tak powiedzieć. Ja mu powiedziałem, żeby mi pokazał przed puszczeniem tego materiału. No niestety nie dostałem tego i sam puścił. O, dostałem tylko link na YouTube. Zobacz, już jest. Podpuścił cię trochę. Podpuścił i skasował. I skasował później. Ale mi się bardzo podobał ten materiał, naprawdę. Był taki autentyczny przynajmniej. No bo, wiesz co, no bo to jest... taka rozmowa między kumplami, no, no gada z kumplem, no, mówisz jak jest. Także Łukasz jest naprawdę bardzo dobrym człowiekiem i... No i twoim dobrym kolegą też. Najlepszym moim kumplem, może. Tak, przyjacielem. Z szaty piłkarskiej? Tak? To jest twój najlepszy taki przyjaciel? No tak. No. Tu jest fajniejszy klimat, jak... No, tak, no taki niecny jest ten stadionik, co? I wiesz, tu jest na 18 koła i tak przychodzi 10 na takie to już mecze, to jest fajne. Się to czuje. Ale patrz, jest taki, widać, że... po sobie, ale taki zadbany, no nie? Ale to od kiedy Dynamo gra w Olimpijskim? Mówiłeś, że w końcówce tamtego sezonu jeszcze graliśmy, tam, ale tak przez remont. Przez remont, a tak grali długo chyba. Nie wiem ile, że chyba po euro od razu mi się wydaje. Tak, już tam się przenieśli. No ta koszulka trafi do któregoś z was. Ale żeby dostać tę koszulkę, trzeba też zasubskrybować nasz kanał. Czekamy, aż dobijemy do 70 tysięcy chociaż. My dziękujemy New Balance'owi za tę kolejną naszą podróż. Na dłuższą część materiału zapraszamy właśnie na kanał New Balance'a. Zawsze narzekacie, że krótkie materiały, to tam taka rozszerzona wersja, dużo fajnych rzeczy mówił. Tomek w sumie się wyluzował tak jak rzadko przed kamerą. Tak, bo nie jest łatwo otworzyć Tomka. Mam nadzieję, że troszeczkę nam się udało to osiągnąć. Było Porto, teraz był Kijów i co? Niedługo się wybierzemy pewnie gdzieś w kolejne miejsce razem z New Balance.